I kontynuując jeszcze ten temat, pytanie jest takie: jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi? I tutaj mam na myśli ludzi, z ludźmi, których mamy w naszym towarzystwie i niekoniecznie możemy od nich uciec, na przykład w pracy albo w rodzinie. No, są tutaj takie trzy podstawowe metody. Jedna jest najmniej bohaterska, czyli jeżeli możemy jakoś się od nich odizolować, jeżeli możemy od nich Odwrót. gdzieś znaleźć jakieś bezpieczną przystań, no to możemy to wybrać, tak? Po to, żeby może, ponieważ ten wpływ będzie miał też konsekwencje być może na nas, czujemy, że nie mamy wystarczająco dużo nadmiaru, żeby się z tą sytuacją zmierzyć. W związku z tym po prostu robimy unik i dzięki temu zabezpieczamy się przed tym, żeby zrobić coś, że sami zaczniemy się zachować negatywnie. Drugi sposób to jest taki, kiedy mamy już trochę nadmiaru, żeby zacząć dostrzegać w tych osobach po prostu ludzi. My sami też mamy pewną sytuację. My nie jesteśmy pozbawieni ograniczeń. Też wiemy, że mamy swoje jakieś graniczne punkty, mamy swoje różne czerwone guziki, na które ktoś może nam nacisnąć. Znamy to. W związku z tym możemy przenieść to zrozumienie też na tą osobę, że ta osoba może ma te guziki gdzie indziej, te linie ma gdzie indziej, ale de facto jesteśmy ludźmi, jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Wtedy możemy popatrzeć na takiego kogoś po prostu jako osobę, która jest, no, ma sporo cierpienia, i to, co wyrażę, to jest maksimum to, co może z siebie dać. Po prostu, gdyby mogła się zachować lepiej, gdybyśmy mogli nagle pstryknąć i zmienić to pomieszanie, zabrać jej trochę tych negatywnych emocji, uspokoić ją, to na pewno zachowałaby się inaczej. Jeżeli mamy trochę takich zręczności, bo po pierwsze musimy też mieć pewną relację z tą osobą, stworzyć pewną otwartość, a być może mamy też talent do tego. Niektórzy ludzie są psychologami, niektórzy ludzie są mediatorami i w ogóle są dobrzy w tym. To wówczas, jeżeli mamy ten nadmiar, możemy spróbować właśnie trochę rozbroić tą osobę, spróbować rozbroić tą sytuację, dotrzeć do tego, co jest dla niej ważne, koncentrować się przede wszystkim na pozytywnych rzeczach, zarówno w tym, co ona robi, w tym, jak ona jest, po to, żeby trochę rozbroić tą sytuację i spróbować wpłynąć na to, żeby była mniej toksyczna. A może za jakiś czas stwierdzić, że my jesteśmy tacy jacyś bardziej spokojni niż inni i może mamy trochę więcej cierpliwości. Może się zapytają, a skąd ty taki jesteś? I może wtedy będzie szansa, żeby nam powiedzieć coś o buddyzmie i o medytacji. To byłoby oczywiście świetnym rozwiązaniem. Natomiast ostatni sposób jest taki, że jak to mówi nasz nauczyciel Lamole, wpuszczamy złodzieja do pustego domu. Czyli po prostu koncentrujemy się całkowicie i wyłącznie na tym, co robimy, w najbardziej uparty sposób, żeby, nie wiem, ta toksyczna osoba co wyrabiała wokół nas, my po prostu robimy swoje. I wówczas energia, która ta osoba będzie próbowała na nas przerzucić, nie spotka się z jakąkolwiek energią z naszej strony, nie będzie żadnego punktu zaczepienia i prawdopodobnie naturalnie ta osoba przestanie w ogóle jakoś na nas oddziaływać, ponieważ zobaczy, że my sobie z tym doskonale radzimy, i też może sama zobaczy ten swój teatr, nagle stanie się też trochę widzem tego, co robi, może to ją w jakiś sposób czegoś nauczy.